witam Was w kolejnym vlogu. Wczesny poranek piątkowy, kilka minut po siódmej. My jesteśmy w drodze na lotnisko, skąd odlatujemy do Köln, a tam jedziemy na największe w Europie targi fitness, kulturystyki, strongmanów i ogólnie wszystkiego, co z tym związane, czyli FIBO. Jesteśmy już na lotnisku, nie ukrywam, że przeżyliśmy chwilę grozy z tego względu, że był potworny korek na obwodnicy. Wszystko stało, nic nie jechało i dotarliśmy zaledwie 5 minut przed zamknięciem bramek na lotnisko. Ale jesteśmy i teraz już tylko czekamy na samolot i lecimy. Panamera, Talina, Citroena, ale też dobrze. Lądowaliśmy bezpiecznie, samochód odebraliśmy, a teraz doładowuje się małą porcją kofeiny, czyli miarką Sava i lecimy już na targi bez postoju. I targi 2017 FIBO Power rozpoczęte. Jesteśmy na stoisku Treka, a przedstawię Wam, kto jest z nami w tym roku ambasadorami Treka. Zakończyć za mną z tyłu mój największy idol Jay Cutler. Jestem tutaj co roku właśnie po to, żeby się z tym spotkać, strzelić kolejne selfie, przybić piątaka. To jest po prostu chwila, na którą czekam, bo jestem sportowym świrem. Kocham to, kocham ten sport, a on jest dla mnie wzorem nie tylko sportowca, ale i człowieka. Jestem na stoisku z Simeonem Pandą, moim dobrym znajomym z konferencji PEI z zeszłego roku. Szymek chciał Wam coś powiedzieć. Pozdrow Poland. Tak jest, pozdro. Jestem na stoisku z Sajtek Nutrition, a za mną przeogromny i rewelacyjny Cedric McMillian. Chcę Wam coś powiedzieć. Hey, what's up, to our people in Poland, this is Cedric, we are FIBO 2017. Peace. Dla mnie piątek na targach FIBO dobiegł końca. Opuszczam halę, jest kilka minut po godzinie 18. Udaję się do hotelu na zasłużony odpoczynek, bo dzisiejszy dzień był naprawdę ciężki. Dużo nachodziłem się tutaj po stoiskach, opowiadałem o nich, a to wszystko będzie w pełnej relacji na kanale Trek Nutrition. I w hotelu byliśmy tylko chwilkę, bo życie jest za krótkie, żeby siedzieć w hotelu. Idziemy sobie na dobrą kolacyjkę, idziemy pozwiedzać. Może przyjdziemy się zobaczyć katedrę, uliczki, bo jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Krótki spacer z naszymi pięknymi żonami zaliczony tutaj po Köln, a teraz pyszna kolacja i pijemy Wasze zdrówko. Karol trochę większy browarek, ja mniejszy, bo prowadzę. Tutaj są inne normy, to można. Jeszcze raz, Wasze zdrówko i miłego wieczoru. Powiem Wam, że nigdy nie sądziłem, że będzie mi się podobała niemiecka muzyka. A tutaj proszę, taki hicior niemiecki. Wieczorową porą i aż normalnie sama piętka się rusza w bucie i by się gdzieś nogą poruszało, nie? Może coś wymyślimy? I czas na wieczorny rytuał przed snem, czyli saszetka Regenboxa, a zaraz później ostatni posiłek węglowodanowy. Mam tutaj zalaną wrzątkiem kaszę jaglaną z odrobiną rodzynków, czyli słodko, miło i przyjemnie. Taki sposób odżywiania jest naprawdę dla mnie mega komfortowy, bo w ciągu dnia są posiłki białkowo-tłuszczowe, które nie zabierają mi dużo czasu, jeżeli chodzi o jedzenie i też objętościowo nie są duże, więc przechowywanie ich też naprawdę nie jest jakieś problematyczne, a wieczorem jest prawdziwa uczta, bo jest dużo węgli, jest trochę słodkości i można fajnie zapaść w głęboki sen, który oczywiście przyczynia się też do lepszej regeneracji. Dzień dobry i rozpoczynam ten dzień śniadaniem oczywiście białkowo-tłuszczowym. 4 całe jaja usmażone bez tłuszczu, ale za to dodana oliwa z oliwek już na zimno. Tutaj trochę mięsa mielonego z indyka i od żonki taki mały bonusik za to, że byłem grzeczny. Troszkę nutelki, żeby była dzisiaj siła na targach i żebym miał moc do chodzenia i robienia kolejnej relacji. Drugi dzień FIBO Power, uważam za rozpoczęty i na samo wejście. Przywiózł mi taką zajebistą niespodziankę, ręcznik FIBO
Tym razem trochę samego ryżu. Opowiadałem wam o mojej diecie, że jem węglowodany tylko po treningu i na noc. Ale tak jak wczoraj, dzisiaj również jest bardzo intensywny dzień. Dużo chodzenia, trochę przypinania, więc tych węglowodanów musiałem troszkę sobie dorzucić. A ponieważ nie byłbym w stanie zjeść 300-350 gramów na noc, to dorzuciłem sobie teraz 100 gramów ryżu, to mi wystarczy. Kolejna porcja węgli będzie dopiero przed snem. Ale powiem wam naprawdę, te targi to jest niesamowite przeżycie. Mimo tego, że jestem tutaj już któryś raz z kolei, za każdym razem tak samo się jaram tym, że to jestem i chodzę po prostu nakręcony jakby serszny. Jak na każdych targach FIBO jest ze mną najbardziej rozpoznawalna fitpara w Polsce, czyli Sylwia Jakub-Szosta. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy was z Tarkowki. Tutaj za mną w tle widzicie gwiazdę, legendę kulturystyki, ośmiokrotny mister Olimpia Ronnie Coleman. Powiem tylko tyle, że jestem zniesmaczony faktem, że za każde zdjęcie, za każde selfie życzy sobie 10 euro. To jest jedyna gwiazda sceny IFBB Pro, która chce tutaj jakiekolwiek pieniądze za to, żeby zrobić sobie zdjęcie i w ogóle odezwać się do swoich fanów. Ale takie niestety jest życie czasami. Kolejne odwiedziny młodego chłopaka z Polski, kolejnego sportowego szmira. To jest Maciek, który ma dzisiaj 18 lat, kończy. Obiecałem mu, że jak przyjdzie do nas na stoisko, to dostanie urodzinowy zestaw sukni. Nowe batony jak Mixy, Intra Workout, Flex Guarda, Slippera i Mega Bottle. Jeszcze raz Maciek, wszystkie obrazy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak masło! Dobra, to z tym mam wodę.
właśnie przyjechaliśmy do naszej ulubionej restauracji Papiano. Tutaj na waszych oczach kucharz przygotowuje to, co sobie życzycie. Naprawdę polecam tą restaurację, bo po pierwsze bardzo dobre, a po drugie mega świeże. Pierwsza liga. Po krótkim spacerze, po całym dniu na targach, wymęczeni, wracamy powoli do hotelu. Idziemy odpocząć, bo jutro czas wracać do Polski, do rzeczywistości. Ta noc była stanowczo za krótka. Niecałe 5 godzin snu to stanowczo za mało jak dla mnie. Ale trzeba wstawać, idziemy na szybkie śniadanko i zbieramy się. Jedziemy na lotnisko, a potem lecimy do naszego domku, bo wszędzie dobrze, ale jednak w domu najlepiej. A to moje śniadanko. Tradycyjnie 4 całe jaja z oliwą z oliwek, oczywiście dodaną na zimno, 2 klopsy i troszkę keczupu do smaku. Dotarliśmy już na lotnisko, tym razem było bez korków, bo w niedzielę o tak wczesnej porze ruch na drogach zerowy, bez stresu, bez żadnych problemów. Teraz tylko musimy poczekać chwilę na samolot i lecimy do Gdańska. I przed lotem jeszcze 5 minut relaksu, żeby wymasować sobie i lędźwia, i plecy, i karczyko, bo niestety samolot chwilę leci. Całe szczęście i tak podróż nie trwa długo, także myślę, że wytrzymam. Przygotowani do lotu, rozpoczynamy połowanie i lecimy w przestworza. Drodzy już tylko home, sweet home. Nie ma znaczenia, gdzie jesteście, jeżeli macie plan, którego się trzymacie, to bądźcie konsekwentni i trzymajcie się go w 100%. Dzięki temu dużo łatwiej i szybciej osiągniecie swój cel. Tak na przykład jak ja. Jest plan, żeby uzyskać teraz niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby zrobić tę redukcję szybko, łatwo i przyjemnie. Posiłek w samolocie. Klopsy, drobiowe, czekoladka, 90% kakao, smaczna. I orzechy włoskie jako forma tłuszczu. Można? Można. Lech Wałęsa Airport. Here we go. A teraz jedziemy do domku. Mimo tego, że dzisiejsza noc była stanowczo za krótka, dwa bardzo intensywne dni na targach FIBO, to stęskniony jestem za treningiem i właśnie jestem po jednej miareczce Sava i lecę. Tak to jest, jak się jest sportowym świrem i kocha się to, co się robi, a nie robi się tego z musu. Dlatego, jeżeli macie jakąś pasję, niekoniecznie musi to być sport, i robicie coś naprawdę z taką wielką ochotą, jest to wasze hobby i żyjecie tym, to róbcie, bo takie coś jest naprawdę potrzebne dla psychiki, dla ogólnie komfortu życia, żeby mieć taki przerywnik w życiu, od pracy, ucieczkę, od obowiązków i od po prostu natłoku spraw. Dla mnie siłka to pasja, miłość, druga miłość oczywiście, bo najbardziej na świecie kocham moją żonę i córkę, ale jest to niewątpliwie coś, co sprawia mi ogromną radość i po prostu tym żyję. I tradycyjnie przed każdym treningiem 10 minut rozgrzewki na bieżni i startujemy. Jako pierwsze 5 serii po 20 powtórzeń unoszenia ramion bokiem ze specjalnymi hantlami jako wstępne zmęczenie. I lecimy dalej. I ostatnia seria dociągania do brody. Zwróćcie uwagę, że nie wypuszczam całkowicie barku do dołu, tylko cały czas pracuję na napiętym mięśniu. Właśnie o to chodzi. 5 serii po 15 robi robotę na koniec. Ramion w wąskiej ramie z linkami traktuję jako ćwiczenie izolowane. Zwróćcie uwagę, że łokieć jest pod stawem barkowym, czyli w jednej linii i tylko dociągam biceps za pomocą zgięcia w łokciu, bez tego przemieszczania stawu barkowego. Bardzo fajne ćwiczenie, można cały czas kontrolować pracę bicepsów, co tutaj u góry poprzez bardzo mocny skurcz izometryczny wpływa też na ich gęstość i separację. I nie ma to jak dobra muza na treningu, naprawdę. Plus 10 do siły, plus 10 do
wydolności plus 100 do motywacji. I jeszcze ten jaglak z tyłu, który patrzy na mnie i mówi: Michu, zapierdalaj, bo twoje hasło to 100% albo nic. Tak jest, dobry trensik i lecimy, lecimy. 50 minut i jesteśmy po treningu. Dzisiaj muszę wam przedstawić Dawida, bo jego nie znacie, a to głównie on ze mną trenuje, przynajmniej w ostatnim okresie. To on nakręca te wszystkie filmiki z treningu. Bardzo tobie dziękuję. 50 minut, barki, biceps, na mega ogniu, teraz zestaw naprawczy, Vitargo, kreatyna, DCA i lecimy na 20-25 minut interwałów. Właśnie o to chodzi, żeby przyjść tu na trening, zrobić robotę, wyjść stąd i zapomnieć. Pamiętajcie, że trening jest tylko bodźcem do tego, jak zmienia się wasza sylwetka, a to, co się dzieje później, czyli regeneracja, odpoczynek i jedzenie, właśnie to ma największy wpływ na to, jak wy będziecie wyglądali. Dobra, spadamy. Po mega mocnych interwałach na bieżni dzisiaj termogeneza taka, że cieknie ze mnie po prostu ciurkiem jeszcze, mimo tego, że się wykąpałem. Metabolizm rozkręcony, głodny jestem jak wilk, ale za chwilę już pierwsza porcja węglowodanów. No i właśnie a propos tych węgli. Ostatnia porcja węgli była wczoraj około godziny 24, czyli tuż przed snem. I widzieliście dzisiaj na treningu, że była pompa, była energia, było wszystko. I nie ma czegoś takiego, że węgle muszą być zjedzone koniecznie przed treningiem, bo inaczej nie będziecie mieli siły na trening. To są stare, utarte, jakieś archaiczne bzdury, które w realnym świecie i w tym, co wiemy na temat organizmu, naprawdę nie ma racji bytu. Oczywiście są osoby, które tych węglowodanów potrzebują trochę więcej i takie, które potrzebują tych węglowodanów trochę mniej. Dla mnie dieta, gdzie jemy węglowodany po treningu i na noc, jest naprawdę rewelacyjna. Jak widzicie, cały czas mogę kontrolować w miarę niskie zatłuszczenie organizmu, nawet w okresach budowania masy mięśniowej. A teraz w okresach redukcji naprawdę jeszcze lepiej się to sprawdza. Wrażliwość insulinowa ogromna i węglowodany, które zjadam te dwa razy dziennie w dni treningowe i raz dziennie w nietreningowe, naprawdę fajnie nabijają i robią robotę. To już posiłek potreningowy, kasza jaglana, halibut, troszkę masła migdałowego na smaka i siadam zobaczyć, co słychać na moim portalu trenuje.pl. Pozdro!